Dzień dobry. Tak rozsuwam roletkę, mówię, ale fajnie słońce świeci, bo coś tam prześwitywało. Bo niebo jest bardzo piękne, w ogóle słoneczko ładnie świeci, ale na samochodach mróz. Na ostro, mi pokazuje minus 2 stopnie. No ciekawe. A dzień dobry. W poniedziałek z Kawczanem Janusz się wita. Kawczan, nie śniadanie, bo powiem tak. Na śniadanie miałem dzisiaj kilka wizji. Przebudziłem się o drugiej w nocy i tak, już czułem głód. Ale mówię, no przecież o drugiej w nocy nie będziesz jadł. No stuknij ty się. Więc nie jadłem. Ale tak, chodziły za mną te nóżki w galarecie, znaczy tam kurczak w galarecie z octem, banan, sałatka owocowa i wiele innych. Ja mówię, jakie fantazje po nocy. No po prostu... Inni to się budzą tylko, że za przeproszeniem zrobić psi i ewentualnie się napić, a Janusz się budzi i w paleta jedzenia. On by teraz jadł to i tamto. Absolutnie, nic nie było kąsane i w ogóle. Ale teraz jak wstałem, to nie mam ochoty na nic. Ani na galaretę, ani na banana, no nic. Znaczy, nie. Jest taka mała rzecz, na którą mam ochotkę, ale na razie nie chcę jeść. Bo mam jeszcze tak, po wczorajszych gościach. Ciasto Raffaello, kopiec kreta i sernik z karmelem. To wiadomo, że już tutaj bym coś wciągnął, że tak powiem. No ale nie. Nie, no nie będziemy słodyczy od samego rana napieprzać, no bez przesady, więc koniec. Ja nie wiem, to trzeba się za tego bachora wziąć, bo to jak widać, no to tak rozpieszczone, że tylko słodycze by żarło i kawę piło. Nie ma, nie jem słodyczy z samego rana na razie, wypiję tylko kawę. Na napoju tym barista, żeby je dopić, no i też dobrze będzie, a to i to ma wartość energetyczną i to, więc będzie Janusz miał na czym działać, a działanie zaraz będzie, bo tak, czekam jak, fitness, siłownia i taniec, ci co mnie oglądają dłużej, to już wiedzą o co chodzi. Jak to w poniedziałku. Wczoraj nic takiego nie robiłem, no bo goście. Potem jakoś mnie znużyło do spania i byłem taki nie do życia. To mnie, dobra, pal licho. Nic nie robię, ale dzisiaj trzeba. Trzeba blaty w kuchni poprzecierać. Jest co robić, jak to w domu. Moja kawa Costa w ekspresie dobiega już końca. Został pusty słoiczek, który muszę umyć. Bo jest tłusty, jak to po kawie. Więc pójdzie do mycia. No i będę otwierał tą kawę od koleżanki. Ciekaw jestem. Znaczy, ja myślę, że będzie spoko. No, ja wybredny nie jestem. Więc co by tam nie było, to wypiję. A propos kawy, w ogóle i a propos wczorajszego spotkania, doszedłem do wniosku, że coraz rzadziej, bynajmniej w moim otoczeniu, bo to nie tylko, że u mnie w domu, ale też i tutaj gdzieś moi znajomi, czy tam tacy bliscy znajomi, czy przyjaciele, czy jakby to tam zwał, widzę, że u nich jest podobny problem. Mało mamy spotkań takich przyjacielsko-rodzinnych. Naprawdę, ja pamiętam, jak byłem w podstawówce, jeszcze w gimnazjum, jak tutaj moja babcia chociażby chodziła do ciotki, do wujka bloku obok, oni tutaj mieszkali. Tam się obchodziło imieniny każdego. Jak był weekend, to można byłoby się spotkać. Chodziliśmy tam. Boże, jeszcze pamiętam, tu mieliśmy taki kiosk ruchu koło bloku i na przykład ciotka jak przychodziła do nas, to przychodziła tutaj, do tego kiosku, kupowała babcia na przykład dezodorant i na kawę i tak dalej, a my jak chodziliśmy do ciotki, to tak samo. Babka chodziła takie, kupowała małe perfumy być może, takie śmierdziuchy dla mnie, bynajmniej jak nie kojarzy mi się dobrze ten zapach, dezodorant i nawet kawę. Pamiętam, jak mówiła, dawała mi 2 złote, leć do kiosku, kup kawę Pedros, idziemy do ciotki Kryśki. I tak, za 2 złote, małą saszetkę kawy Pedros, taka gdzieś kupowałem w kiosku tutaj. I my z tą kawą chodziliśmy do ciotki. Jeszcze tak, tam kiedyś była taka stara lodziarnia, to tam się często zachodziło po takie a la napoleonki. Wiecie, jak to tam, takie jakby ciasto a la francuskie na dole. Dla mnie to zawsze smakowało tak samo jak budyń w środku. I na górze ciasto z tym. I tam się chodziło po te
po te kawałki ciasta i do niej się zachodziło na górę. No kurczę, naprawdę. I takich wizyt było zawsze dużo. A wiecie, ja zawsze szczęśliwy, bo tak, co poszedłem, to tak, kaczora Donalda mi dali, gazetkę. Zawsze dobry obiad zjadłem i u nich nauczyłem się jeść flaki. Flaki. Tylko, że wujek zawsze miał manię, bo on uwielbiał flaki ostre, mega ostre, a ja ostrego nie lubię. Więc ja miałem u nich taką małą miseczkę, takie, nie wiem na co tak naprawdę można by to użyć, ewentualnie jak ktoś u ciebie siedzi, moczy torebkę herbaty, to tu możesz odłożyć. To takiej wielkości to było. I w tym mi dawali te flaki, ja zawsze jadłem i mimo tego, że ostre, zawsze na spromanie. I tam nauczyłem się jeść flaków właśnie. I zawsze dobrze mi tam było. Różne imprezy tam odchodziły. Przecież moja mama z tatą też tam chodzili. Więc naprawdę. Ale to nie tylko tu. No, moja babcia miała tutaj różne koleżanki. I do różnych się chodziło. I tak naprawdę. Pamiętam, że dużo częściej się odwiedzało niż teraz to się odbywa. Bynajmniej nawet tu w moim tu bliskim gronie. Czy znajomych. Bo też jakby oni nie jeżdżą, nie chodzą do tych swoich rodzin. Nie odwiedzają. Nie wiem, gdzie te wartości się zatraciły. Ogólnie rzecz biorąc, to przeraża mnie to. Bo tak ciągle gnamy za tymi pieniędzmi, za wszystkim. Wiadomo, no one są potrzebne, zwłaszcza w tych czasach, kiedy już wszystko kosztuje tyle, ile się da. Zaraz ja będę łapał trzeci etat. Więc no to jest w ogóle kosmos, ale ogólnie rzecz biorąc naprawdę. Myślę, że może nie tyle, co ta praca nas tak non stop ten, ale też i mentalność ludzi bardzo się zmieniła. Że jakby nie wiem, czy może większość sobie nie życzy, żeby chodzić do nich do domów, czy coś, no nie wiem. Ja na przykład nie mam z tym problemu. Tak jak wczoraj była u mnie siostra rodzona, przedwczoraj była kuzynka, no to ja tak inaczej, bo jak mam tu gości, to i potrafię wyciągnąć szklanki takie i sztućce złote, bo to wiecie, teraz złoto, szczero złote, to czemu by nie, no gościnne, tak? W ogóle jakoś tak wyciągnąć, a jak tak sam siedzę w domu, to byle jaki kubek, łyżka, wiecie, jakoś tak się dla siebie to się nie chce. A jak z gośćmi jest się czy coś, to ja mam taką inną fantazję. W ogóle namawiam taką swoją kuzynkę daleką z Brodnicy, żeby przyjechała do mnie, bo na, mówię zawsze, przyjeżdżaj do mnie, bo ma dzieci. Mówię, to brata się wysiedli gdzieś, ja będę spać u niego, a ty z dzieciakami u mnie na łóżku. Więc mam nadzieję, że w końcu kiedyś przyjmie to zaproszenie i tu przyjedzie. No a przydałoby się jej troszeczkę takiej odskoczni, nie? I mi też. Przyjechaliby, ja bym miło spędził czas, przygotowałbym im łóżko. Ojejku. No naprawdę fajnie. Dobre to byłyby odwiedziny. Akurat ta kuzynka do mnie przyjeżdżała często na wakacje. I tu po 2 tygodnie siedziała kiedyś. No ale wiecie, no potem życie dorosłe. A to praca, a to dzieci. No i tak faktycznie, no, na tak długie wyjazdy to teraz ciężko sobie człowiekowi pozwolić. Ale na 2, 3 dni, 4 nawet jakby do mnie wpadła, to tam by jej nic nie było. Mam nadzieję, że w końcu przyjmie jakieś tam wakacje, czy coś, cieplutko i tak dalej, więc to wiecie, to też nie jest koniec świata, tam raptem niecałe 200 km. Bez przesady, styki. Ale takie spotkania to miło. Także no właśnie, tak co kawa, to właśnie Pedros mi się przypomniała, że tutaj babcia kupowała i w ogóle. Zresztą, jeżeli chodzi o ten kiosk, o którym wam mówię, ja go lubiłem, bo w tym kiosku było wszystko, od słodyczy, po chemię, po gazety, no bo to wiadomo, bilety autobusowe pod nosem się kupowało, no i zabawki. W ogóle jak było wejście do tego kiosku, to były takie duże, szerokie drzwi i na tych drzwiach były takie kratki, na tych kratkach właśnie były powieszone te zabawki. Ja tam lubiłem chodzić, oj tak. No, ale niestety już takich kiosków nie ma, znaczy na Starówce w Warszawie trochę widuję, ale czy to jest to samo? To nie wiem. Ciężko powiedzieć. Dobra. Janusz popił kawkę. Dzisiaj postaram się, żebyście ze mną tego vloga spędzali trochę więcej. Żeby wiecie. No bo dzisiaj mam jakby taką możliwość. No nikogo na razie nie goszczę. Więc trochę posprzątamy. Trochę pogadamy. Potem coś zjemy. Teraz wypiję kawę. To już się obejdzie bez śniadania. Potem jak już sobie zrobię fitness. Siłkę i taniec. To... pozwolę sobie na jakieś ciasto. No w końcu mam kobiec kret. Albo Rafael. No zobaczy się, zobaczy.
pełnym sporcie i po tańcu, żeby nie było. Usiadłem, będzie kawka czarna. Do tego oczywiście, tak jak wspominałem, będzie dzisiaj takie o. No śniadania nie było, więc chociaż tyle dobrego. Tu jest połowa kopca kreta i połowa Raffaello. Bo po całym to bym jednak nie zjadł za dużo. Tutaj Asia mi pisała, że Carlo Rossi jest produkcją ruską. Więc sprawdziłem to, bo mówię, kurczę, wiecie, no człowiek nieświadomy nie kupuje, czy coś tam, no to nie patrzy, nie? Ale tak, po pierwsze nie zgadzało mi się na kodzie kreskowym, bo tam było, w internecie były inne cyferki, od 4 coś się zaczynały, że to jest właśnie ten, rosyjskie. A tutaj, że jest Hamburg, Niemcy. Nie wiem, czy tam uda mi się to pokazać tak, żeby się ładnie sfokusowało. Ja się schowam. Widać? No, chyba widać. No. Ale akurat tę wersję to już od dawna mam w szafce. Także bardziej to, co brzoskwiniowe, to tamto może było z Rosji. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, ale faktycznie, no jakby nie przemyślałem, nie sprawdziłem. No, ale tak, to widzicie, jak to się kończy źle. Przez jedną głupotę, bo to głupota jest po prostu totalna. Nawet, że tak powiem, zakupy od nich przechodzą w kont i tracą. Tracą. Znaczy ja myślę, że tam, wiecie, no tracą ludzie też poniekąd bez broni, tak? Którzy na pewno, no to nie jest tak, że każdy tam jest za wojną. Pewnie duża część jakby wewnętrznie cierpi, ale wiecie, jak tam jest. Nic nie mogą zrobić. Więc taki producent na przykład babuszki Agafi pewnie cierpi, tak? On pewnie nie był za wojną, a dostaje po pupie. A propos babuszki Agafi, ja na przykład bardzo lubiłem te kosmetyki. Zwłaszcza te maseczki przeciwtrądzikowe. Fajne mieli. Nigdy się nic nie działo, w porządku. No ale widzicie, no stało się jak się stało. No i teraz będą dostawać po tyłku. No, a teraz takich mało przyjemniejszych, Boże, mało z fajniejszych rzeczy. Mało przyjemniejsze to były. Ach, ja to jestem. Teraz takich fajniejszych właśnie moich przyjemniejszych rzeczy to to, że miałem lecieć na miasto coś załatwić. Ale tak sobie pomyślałem, że po co wychodzić, jak gamoniu masz 15:15 ortodontkę. Więc jak wyjdę do pani ortodontki, zamienię cały ten swój osprzęt, to już wtedy mogę załatwić całą resztę, nie? No i tak trzeba będzie zrobić. Pokazuje mi 3 stopnie na plusie, ale na samochodach jeszcze szron pozostaje. Mimo słońca. Jest naprawdę ładna pogoda, taka motywująca, ale zimno jest mega, bo jak otworzyłem okna, żeby tak chwilę wywietrzyć, to szybko je zamykałem. No nic przyjemnego po prostu. No a teraz co? Teraz jakaś tam komputera. Muszę na maila odpisać. Coś sprawdzić. Oj. Tak, takich rzeczy to mi się nie chce. No, ale fajnie, że już mam wszystko porobione, poprasowane, posprzątane i tyle. W sumie to dzisiaj mamy poniedziałek. Się zastanawiałem, żeby nie wziąć się za doczyszczanie czegoś w kuchni, ale w sumie chyba odpuszczę sobie. No, odpuszczę sobie, żeby nie było. Że tracę ciągle czas na sprzątanie. Dobra, biorę się za kawczana, za to moje ala śniadanie. No i co? Połączymy się za chwilę. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Taka chwilowa przerwa od wszystkiego na wyglądanie przez okno. No, nic specjalnego nie ma.
Ale słońce jest, miło jest. Był piesek, latał, zrobił i poszedł dalej. I tak to. A mnie zaczyna powoli łapać mały głodek. Tak w ogóle to musicie poznać mojego Felusia, bo mój Feluś. Jesteś, tak? Feluś, jesteś. To ja się schowam, żeby ciebie tylko tam. Zobaczcie, on ma nawet odstające uszy, tak jak ja. Przecież to od razu widać, że to jest mój banan. Nikt się tutaj nie będzie mógł dopisać do niego. To z daleka widać, że to moje banany. No a tak to przeczytałem troszeczkę artykułów. Jeden mnie w ogóle, nie tam, że może zdenerwował, tylko tak bardziej rozśmieszył, jakim to trzeba być kretynem. Bo tutaj jakby u nas będzie komunikacja za darmo dla Ukraińców, że będą mogli sobie tam jeździć autobusami. No i oczywiście, jak to Polak napisał. No tak. Ukraińcy niech jeżdżą za darmo, a Polacy niech płacą. No wiecie, powiem tak, gdybyśmy my byli w takiej sytuacji, to prawdopodobnie też byśmy potrzebowali czyjejś pomocy. Ja, nie wiem, będąc za granicą, niech to będzie, nie wiem, Francja, Niemcy, cokolwiek, gdybym dostał taką możliwość poruszania się darmową komunikacją, to powiem wam, że byłbym bardzo spokojny, bo jednak będąc w obcym kraju, może nie znając naszej waluty, tych naszych urządzeń, naszych komunikacji, to jeszcze martwić się zakupem biletu, no i przede wszystkim mieć na ten bilet, no bo umówmy się, uciekali z jakimś tam minimalnym dobytkiem, no to nie wiem. Ja sobie tego nie wyobrażam, więc tym bardziej fajnie, że jest taka jakby od nas inicjatywa. Zwłaszcza, że oni są w takiej sytuacji. To nie jest tak, że tutaj nagle przyjeżdżają sobie narody świata, mogą u nas za darmo jeździć, spać, nie wiem, jeść, a my Polacy musimy tutaj płacić. Nie, no oni są w kryzysowej sytuacji, więc o co chodzi? No wiecie, no myślę, że jest to jak najbardziej bardzo dobry pomysł z naszej strony, chociaż tyle, a później mam nadzieję, że to czym szybciej się tam zakończy, no to w większości trzeba będzie, no fajnie jakbyśmy pomogli chociażby dalej takie rzeczy, no wiecie, każdy z nas ma jakieś garnki w domu czy coś, no jak tam poniszczone mają na przykład domy czy nie domy, no to do czego tutaj wracać, a jeszcze weź to wszystko odremontuj, wyremontuj, nie wiem, odbuduj, no przecież to są pieniądze potrzebne, materiały potrzebne, wiecie, znaczy no żyjemy w takich czasach, żeby ktoś do mnie przypowiedział, nie wiem, Kamil, co masz w domu po remoncie? No to ja wiem, że w piwnicy mam, nie wiem, paczkę paneli. Jakieś paczki płytek mi zostały, klejów. To daj ile możesz. Nie wiem, na pewno się przyda. Nie byłby problemu. No jeżeli to może komuś tamten pomóc, a u mnie to zalega w piwnicy, bo taka jest prawda, przecież to jest zaleganie i w większości przypadkach nigdy w życiu już tego więcej nie wykorzystamy. Bo jak panele się zniszczą, to i tak będziemy kłaść od nowa całą podłogę. No taka jest prawda, no chyba, że się jeden wyszczerbi, no to wtedy jeden tylko tak gdzieś można byłoby tam jakoś wymienić, ale weź wymień jeden panel, przy to trzeba rozebrać, jakby nie patrzeć. Więc zawsze tak jest, że jak się coś psuje, to potem i tak to wymieniamy na zero, więc nie ma, że boli. Więc tym bardziej, tak to, no także widzicie, no i jełopy są, a niech sobie piszą, nie ma się co denerwować, róbmy swoje. Zaraz się dobieram do Felusia, bo mały kłodek mnie złapał. A ostatnio czytałem, że jedząc codziennie chociaż jednego banana, poprawiamy swój humor. Podobno jakieś naukowe badania tak wykazały. Hej. Więc zaczynam od pierwszego banana. Można powiedzieć, że to taki czas obiadu, nic specjalnego. Moja ulubiona herbata, pizza hawajska, tak, trochę ketchupu i do przodu. Tak, dochodzę do wniosku, że muszę sobie kupić pokrowiec na aparat. Bo jak go wrzucam do saszetki i lecę po mieście, to on się uruchamia, a potem włącza się 1 200 000 ustawień. Śledzenie, nieśledzenie, rozmywanie tła i tym podobne. No po prostu za każdym razem, jak go włączam z powrotem na statyw, to jest 1 200 000 ustawień do poprawki.
Janusz wrócił od ortodontki. Że tak powiem, białe gumeczki czyściutkie, ale spokojnie. To tylko na chwilę, bo zaraz będzie kawczan. Jak będzie kawczan, to będą i żółte gumki. No taka natura tych gumek. Ile by je nie mył, one i tak po prostu żółkną. Ale nie do kawczana jeszcze będzie druga połówka kostki Raffaello. Tak, tak, bardzo dobra. Powiem wam uczciwie, że moje odstające uszy zmarzły. Nos też, zresztą widać jaki czerwony. Wszystko pomarzło, chłodno jest. Niby słoneczko świeci, niby coś tam, ale no tak dość mroźnie. Były dni w lutym, że było, Boże, w lutym? W styczniu, przepraszam, było w styczniu cieplej w niektóre dni niż teraz. No, ale jest ok, do przeżycia. Tylko tyle, że najlepiej mieć czapkę. No ale jak ja sobie koguta postawię, no to gdzie ta czapka? No, jak już bym założył tą czapkę na tego koguta, to już koniec. No, a tak to powiem wam, że godzinka 15:30. Udało mi się w ogóle szybciej dostać do ortodontki. No bo jak to ja, standardowo zawsze jestem przed czasem. I to czasem nawet sporo. Taka mentalność. Wolę być wcześniej niż się spóźnić. No i tam wchodzę, rozbieram się. Mówię, najwyżej poczekam, tak? Bo byłem, słuchajcie, 30 minut wcześniej. No tak wyszedłem z domu, szybko mi się szło, bo to chłodno. Mówię, dobra, aby szybko tam do środka, w środku posiedzę w ciepłym. Ale pani dentystka do mnie mówi, zapraszam. Ja dziękuję bardzo. No i przystąpiliśmy do mechanizmu. Właśnie to uwielbiam u tej dentystko-ortodontki. Odkąd do niej chodzę, ani razu nie czekałem. Nigdy. Ja wchodzę i praktycznie zawsze mam fotel wolny. Także pani jakby zawsze wcześniej umawia, potem robi sobie większe przerwy między pacjentami, no bo wiecie, coś się może przedłużyć u kogoś i nie ma tego problemu. Mi się tam nie zdarzyło jeszcze nigdy. No ale ceny poszły w górę. Wszędzie poszły, to i u niej poszły. No nic, no. Trzeba to będzie jakoś przeboleć. Ale dobra informacja jest taka, że jeszcze chwila i ściągamy. Tutaj dół jest jeszcze trochę przód taki trudny do ustawienia i u góry mi się zrobiła szpara, ale tej szpary na razie nie będziemy zamykać, bo ja bym chciał w tej jednej jedynce poprawić jeszcze coś. Więc powiedziała, że skoro ja jeszcze chcę coś poprawić, no to że ona nie będzie tego zamykać. Ja mówię, dobrze, niech tak będzie. Ja to chętnie poprawię, bo mi się to nie podoba, zamywarka. No, także wiecie, no, jak już robić, to robić. No nie będę tu odwalał kity i oszczędzał teraz na zębie, który można zrobić, będzie wyglądał jeszcze lepiej. Już sporo poprawiłem, jeszcze przede mną. I już zaczynają mnie boleć i już zaczynam się jeszcze bardziej seplenić. Tak jest zawsze po wymianie osprzętu. Zawsze. To nic przyjemnego. No. Dobra, zabieram kawczan. Zabieram kokosy. I lecę, odpalę telewizję. Muszę wykonać jeden telefon. I tak naprawdę na dzisiaj tu już nie mam żadnych ambitnych. Trochę pod słońce, mam nadzieję, że to tam za bardzo nie będzie przeszkadzało. Ogólnie rzecz biorąc to nudy, powiem wam, że no tak mi się nie chce za żadną robotę brać. Przydałoby się trochę tam coś porobić w tym domu, ale no nie chce mi się. Teraz trochę z koleżanką pogadałem, zaraz jeszcze jeden telefon wykonam. W ogóle dopijam już zimną herbatę, bo tak jakoś mi zostało. I tak nudy, no gdzieś bym poszedł, ale zbytnio nie ma gdzie. Taki dzień byle jaki. Ciekawe jak jutro. Znaczy jutro w sumie nie będzie jakoś dużo lepszy się zapowiadał. No ale co? Ale za to przeczytałem dobry artykuł. Zaraz. Gdzie ja go mam? Aj, widzicie, tak się leci z tymi wszystkimi artykułami. No gdzieś mi uciekł. Ale również Koleje Mazowieckie będą miały darmowy przejazd dla Ukraińców. No gdzieś tutaj było, kurczę, no widzicie, teraz nie znajdę, ja muszę sobie zapisywać ewentualnie. Koleje Mazowieckie i koleje dojazdowe. Też tutaj właśnie w Warszawie, więc fajnie, fajnie, że gdzieś się łączą autobusy, pociągi. To na pewno dużo życia ułatwi. Także tak to, powiem wam, że już się świeca prawie wypaliła. Fajny słoik, tylko szkoda, że ma plastikowy dekiel. Bo można byłoby go jeszcze do czegoś wykorzystać. Ale spokojnie. Znając życie, komuś oddam standardowo. Bo u mnie takie rzeczy zawsze schodzą jak bułeczki.
Świeże. No. Dobra, robaczki. Zbieram się, pokręcę się trochę po domku. Jeszcze się nie żegnam, niech ten vlog trochę potrwa. I tak jest nudny, no to chociaż niech będzie dłuższy niż ostatnio. No i się odezwę jeszcze. Hello, it's me. Czas kolacji. Mówię się nic specjalnego. Galareta. No tak, z octem. No tak chodziła, że wychodziła. Kropka chleba tostowego. Wyciszam, przepraszam. Kropka chleba tostowego. Więc taka kolacja. Herbaczan. O, nie wymieszałem, jest na dole jaśniejsza niż na górze. Ale to nic. Żaden to problem. No nic, to na dzisiaj już powolutku koniec. Mimo tego, że na dworze jeszcze jasno. Ale Janusz się zaraz pójdzie pokąpać. Potem coś poczyta. No i tak dotrwa po prostu do spania. Więc tutaj zbytnio się już nawet nie będzie co pokazywać, więc nie będę wam tam duperelami głowy zawracał. Wszystkiego dobrego na wtoreczek. No starajmy się jakoś tak żyć normalnie. Wiecie. Jakby nie obciążać swojej psychiki za mocno, bo to nie jest jakby wyjście tutaj do niczego potrzebne. No ale tak to trzymajmy się ciepło, będzie dobrze i do zobaczenia. Do jutrka.